tutaj do Teściowej 5 km zajmuje nam to mniej więcej 3 godziny dziennie. Nie liczę kosztów paliwa, straconego czasu, tragedia. Staram się wtedy, kiedy mogę, przemieszczać się rowerem. Jest to dużo wygodniejsze, zdecydowanie szybszy sposób. Biorąc pod uwagę remonty, które odbywają się w mieście Łodzi w tym momencie i wszelakiego rodzaju objazdy. Człowiek był młodszy, byłby na wszystko czas. Teraz to życie coraz szybciej pędzi, nie ma na nim czasu. Właśnie wracam z pracy w tej chwili. Także pokonuję tą trasę codziennie do pracy około 10-11 km, bo jeżdżę z Lizewa na Wałudze dla Franciszkańskiej. Taką pogodę na pewno, nie? Za wolno. Za wolno, że dotrzeć do celu. Do minus 10, byle nie było dużego śniegu. Najgorzej jest deszcz, wtedy nie można, nie działa dynamo na przykład w nocy, jak się wraca. Pracuję jako strażnik miejski. Na co dzień normalnie pracuję na ulicy. Przez 8 godzin patroluję ulicę w centrum miasta i jadę na rowerze, dojeżdżam na rowerze do pracy. Nie jest to żadną przeszkodą. Nie stanowi trudności, ponieważ ja mam dosyć niedaleko do pracy, niecałe 3 km. Tutaj rower jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie jestem zmęczony, nie męczę się w trakcie pracy tak, żeby potem nie mieć sił, żeby wrócić na rowerze do domu. W początku wzbudzało to różne uśmieszki, a w tej chwili mnóstwo osób zaczęło iść, żeby na rowerze. Nawet robię parking rowerowy, pan dyrektor nam zrobił to, jak na parkingu szczerze, także jest świetny do tego. Boję się tutaj, żeby aż używać takiego szerokiego określenia zmiana stylu życia. Na pewno zmiana podejścia do tematu transportu i zauważanie po prostu, że no jest problem z samochodem i tym rozwiązaniem tego problemu nie jest coraz większa liczba miejsc parkingowych i coraz szersze drogi, bo tego nie można po prostu w nieskończoność zwiększać, tylko no może właśnie jednak zmniejszenie tej przestrzeni, jaką zajmuje środek, który wykorzystujemy indywidualnie codziennie, żeby jeździć po mieście. W tym przypadku chodzi oczywiście o rower. Ja myślę, że w perspektywie najbliższych lat to będzie wręcz konieczność. Dlatego im więcej w tej chwili się będzie o tym mówić, im więcej osób będzie korzystać z tej formy transportu w obrębie miasta, tym szybciej ta sytuacja przyjdzie. Ta konieczność może stać się przyjemnością, zwłaszcza na takim dwukołowym cudzie. W takim rowerze można się po prostu zakochać, rozmiłować. Jest tyle pięknych elementów. Dzwonek, kształt siodełka, zabezpieczenie łańcucha, lampa, która błyszczy. Czyli bloga dokumentującego życie łódzkich rowerzystów. Jest to dokładna kopia kopenhaskiego bloga. Sprawdzeniem postępu na gruncie łódzkim będzie się sprawdzała wizja fotografowania rowerzystów poruszających się po ulicach Łodzi. Bo i tym kopenhaskim, i po tych wszystkich polskich, ich tam jest niewiele, zaledwie kilka, ale autentycznie, nie podlizując się, mogę stwierdzić, że nasz łódzki jest najlepszy. Z punktu widzenia fotograficznego, po prostu, jeśli chodzi o jakość zdjęć i o przekaz, jaki z tego bije. Poznaliśmy z imienia wielu rowerzystów łódzkich. Wiele osób kojarzymy, uśmiechamy się do siebie, jak się widzimy na ulicy. Jesteśmy też sympatycznie traktowani, pozdrawiani, kiedy łowimy, czyli fotografujemy na ulicach rowerzystów.
Myślę, że tak, zacieśnęły się kontakty. Tutaj internet jest takim medium, które pozwala na to, żeby budować taką społeczność. Czujemy po prostu, że jesteśmy zbiorowością, że jest nas sporo i że razem możemy właśnie raz, że reprezentować łódzkich rowerzystów, a dwa, że możemy próbować coś zmienić w tej rzeczywistości nas otaczającej. To najlepsza z możliwych reprezentacji, bo składająca się z ludzi po pierwsze szykownych w sukienkach, płaszczach, marynarkach i spodniach w kancik, po drugie stylowych na rowerach wprost wyjętych z kopenhaskich czy amsterdamskich ulic, po trzecie niepowtarzalnych, bo z niezwykłym urokiem podkreślających swą wyjątkowość. Reprezentacja dodatkowo nienachalna, która robi to, co lubi, a nie to, co musi. Warto wspierać takie inicjatywy? Dlatego, żeby integrować środowisko, samo, które jeździ na rowerach, pokazywać innym, że można na co dzień jeździć rowerami do pracy, do sklepu chociażby, żeby bardziej ekologicznie żyć też. Więc takie spotkania są bardzo, bardzo potrzebne. Już do takich kilku miesięcy właśnie własną żonę zaraziłem i również kupiliśmy dla niej tego typu rower. Jeździ również teraz w październiku, do tej pory jeździ, no i polubiła to. Człowiek siedzi wyprostowany i widzi, co się dookoła dzieje. Nie przemyka przez to miasto tak po prostu od punktu A do B, tylko jest wiedza.